nowy sprzęt, przede wszystkim osłona czołowo-nosowa, która chroni czoło i komorę nosową przed uderzeniem ciężkimi przedmiotami, kamieniem, deski, obojętnie wszystko, co się znajdzie na polu walki, i osłona ochronna na oczy, która chroni przed utratą wzroku takiego konia. Jeżeli dostanie kamieniem, tylko dostanie, odbije się, ale nie wykluczy to takiego konia z dalszych działań policyjnych. Czy do tej pory one nie miały takich kasków, powiedzmy? Nie, do tej pory konie nie posiadały ochrony głowy, dlatego jest to po raz pierwszy i mam nadzieję, że się sprawdzi. No ale z tego, co wiemy, inni policjanci też stosowali w krajach europejskich, jak do tej pory się sprawdzało i jest nareszcie u nas. Czy zdarzało się właśnie wobec tego, że podczas akcji koniem coś się stało, że właśnie, nie wiem, coś w oko, coś takiego? Nie, na szczęście u nas na Śląsku nie było takich wydarzeń. Odpukać, miejmy nadzieję, że nic takiego nie będzie się dalej działo. Jak wygląda taka przyjaźń? Kilka słów na ten temat. Jak najbardziej, jest to partner, który musi mi przede wszystkim zaufać. Jeżeli on ufa, jestem w stanie z nim wejść wszędzie, w huk, w ogień, po schodach, pokonać różnego rodzaju przeszkody, które dla innych policjantów mogą być trudnością. Przede wszystkim koń musi ufać, wiedzieć, że nic się takiego nie stanie, że nic mu nie grozi. Konie, tak jak mówiłem, w naturze są zwierzęciami płuchliwymi. One mają wysokie nogi, szybko biegają, po to właśnie, że w razie zagrożenia, żeby uciec. A nasze konie są dostosowane do, żeby to wytrzymać, żeby spokojnie prowadzić działania policyjne. Gdyby mógł pan opowiedzieć jeszcze o jakiejś takiej akcji, która pana utkwiła panu w pamięci. Słyszałem coś o derbach, ruch górnik. Jak to wyglądało? Dlaczego? Czy te konie sprawdziły się właśnie podczas takich akcji? Jak najbardziej. No, derby górnika Zabrze i ruchu Chorzów były faktycznie, można powiedzieć, gorące. Jak najbardziej konie się sprawdziły, ponieważ nawet jeżeli tłum napierał około 300 osób, konie oddziałują psychicznie. Każdy człowiek boi się. Takie konie jest nie dość, że ciężki, nie wiadomo co zrobi. Do tego nie mamy do czynienia z końmi na co dzień. Kiedyś były w każdym gospodarstwie domowym konie, każdy był z tym oswojonym. Teraz to już zanikło, koń to jest rzadkość. Dlatego jeżeli jedziemy szarżą, kusujemy bądź galopujemy na taki tłum, boją się, uciekają. Jak najbardziej się sprawdza, jest to działanie psychiczne. Używamy po to koni, żeby nie trzeba było używać ciężkiego sprzętu, armatki wodne czy kul niepenetracyjnych. Myślę pan, że podobna akcja jak tutaj przed derbami będzie miała miejsce we Wrocławiu, czy raczej nie? Nie zakładam takich rzeczy. Myślę, że spokojnie kibice będą kibicować, odnajdą ducha walki i będzie wszystko w porządku.